Witam Was wszystkich. Dzisiaj będzie druga część filmiku o głośniku Bluetooth firmy Manty. I powiem Wam tak, dzisiaj będzie spod mikroskopu wszystko pokazywane, jak wygląda ta płytka, co zrobiłem, co się dzieje i tak dalej. Tutaj dla ciekawości Wam pokażę coś takiego. Tu jest cewka, albo nie, to jeszcze na koniec zostawmy sobie. Najpierw jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę. Tu jest płytka i zobaczcie, ona ma tutaj tego chargera oznaczonego jako TC4056A. I ten charger sprawny z takiej płytki wlutowałem tutaj do tej płytki Manty. Ja Wam pokażę, żebyście sobie zobaczyli. Tu jest charger, jak widzicie, TC4056A, ale oryginalnie w Mancie siedział charger, który jest, już Wam pokazuję, muszę tylko zrobić sobie ostrość, który ma inne parametry, bo ma 4056B. Zamiast A na końcu jest B. Czym te układy się różnią? Powiem Wam, że kiedyś widziałem gdzieś jakąś rozpiskę pomiędzy A i B. Nie pamiętam dokładnie, czym tak naprawdę się różnią. Ale załóżmy, że ten A będzie też działał bez problemu na tej płytce Manty, bo on ma za zadanie nam kontrolować ładowanie tego akumulatorka. Dobra, teraz przejdźmy sobie na samą płytkę od Manty. I będę Wam pokazywał, co mniej więcej tutaj robiłem. Więc tak, tu mamy zasilanie micro USB gniazdo. Sobie idzie to wszystko do chargera, który właśnie kontroluje podpięty ten akumulatorek. Jeszcze raz pokażę, że to jest 4056A. I on teraz jest sprawny. Po podłączeniu kabla tutaj do USB-ka z tyłu, z drugiej strony mamy diodę, która informuje nas, że jest podłączone źródło zasilania i że akumulator się ładuje, na czerwono wtedy świeci. I teraz pięknie to wszystko działa. Natomiast co się działo dalej? Charger wymieniony, a my mamy gdzieś tutaj na płytce dalej zwarcie. Po podpięciu do testera USB pokazuje teraz z tym sprawnym chargerem 0,13 A, z tym uszkodzonym pokazywał cały czas 0,10 A, czyli gdzieś zwarcie było. I teraz Wam pokażę taki motyw. Zwarcie zaczynało się na pierwszym kondensatorze, już było je można wyłapać, że tak powiem. Ja sobie teraz włączę miernik w trybie ciągłości, żeby Wam pokazywać. Będziecie słyszeć na pewno. I teraz patrzcie się na to. Tutaj, wtedy, jak przełożyłem sondy, miałem zwarcie. Teraz, uwaga, przykładam. Żadnego zwarcia nie ma. Lecimy dalej, bo to leci tutaj przez tego akumulatorka. Wchodzi nam na cewkę. Słyszeliście? Dwa takie piknięcia, tak jakby podejrzewam, że jakby, nie wiem, jakiś kondensator się rozładowywał czy coś. Być może jest jakiś kondensator walnięty, chociaż zaraz zobaczycie jak... A, to mi teraz się ten miernik chce wyłączyć. Dobra, dałem na... z powrotem. I powiem Wam tak, tutaj przykładam, nie ma żadnego zwarcia. Po wylutowaniu tej cewki dławika, bo ma oznaczenie, zwarcie tutaj na tym kondensatorze ustało, ale widzicie, że jeszcze wylutowałem tutaj jeden kondensator i drugi, który jakby sprawiał problemy. Nie wiem jeszcze do końca, będę to badał oczywiście. Powiem Wam tak, z wylutowaną tą cewką zwarcie też było tutaj na tych kondensatorach. Robiło się na tych dwóch. Na tych dwóch. Słyszycie? To jest dziwne zachowanie. Podejrzewam, tak jakby ten kondensator
się ładował i rozładowywał. Może on jest uszkodzony, nie wiem do końca, bo go jeszcze nie wylutowywałem. Ale coś jest nie tak, bo nieraz jak dotykam właśnie tutaj tych pól, załóżmy od kondensatora, to mam takie pikanie, takie pik, 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 pik. I kurczę, nie wiem, czy to jest jakiś kondensator z tych tutaj, o. Teraz jest wszystko ok. Zobaczcie, tutaj jest dobrze. Tutaj nie ma zwarcia. Tutaj też, tu są rezystory już. Także ich pominiemy. I wiecie co? Najbardziej się boję tego, że został uszkodzony ten układ tutaj. To jest wzmacniacz 2x8 W. A Manta stosuje głośniki 10 W. Także najbardziej się boję, że jest ten układ uszkodzony, który robi gdzieś tutaj zwarcie. Bo to wszystko się sprowadza tutaj właśnie do tej części. I mam nadzieję, że to jest uszkodzona ta cewka, którą będę musiał poszukać, takiej samej, ale sprawnej. Albo któryś z tych tutaj dwóch kondensatorów jest zrąbany. Bądź co, jeszcze ten jest z kolei do przyjrzenia się, bo on też jest na tej linii, widzicie? Nawet jest troszeczkę źle polutowane, bo jak hotem robiłem, oczywiście zasłoniłem sobie kaptonem tego kondensatora, to się troszeczkę tutaj, widzicie, że są takie te niedokładne te pola lutownicze. Słuchajcie, więc mamy taki efekt. Wylutowana cewka, dwa kondensatory. I teraz wam opowiem ciekawą taką historię. Patrzcie, jak wezmę tą cewkę, ona była wlutowana w ten sposób. Zresztą zobaczycie, co się będzie działo. Patrzcie, ja ją postaram się tak ułożyć, żeby ona zwierała jednak te dwa punkty w jakiś sposób. Położyłem ją. I patrzcie, tutaj zjadę niżej na ten kondensator. Jeżeli teraz ta cewka mi się dobrze położyła, to zobaczcie, co się będzie działo po przełożeniu sond. Ok, źle, nie dotyka, nie zwiera. Muszę poprawić ją tutaj trochę. Teraz. Jeszcze nie. Patrzcie. Cewka teraz siadła dwoma tymi swoimi nóżkami na tych polach. Przewodzi i zobaczcie, co się dzieje. Jest zwarcie. Jest zwarcie już na tym kondensatorze. Polecę sobie teraz wyżej. Spróbuję tak, żeby nie ruszyć tej cewki. I zobaczcie, co się będzie działo po przyłożeniu sond do tych tutaj wyżej pól, o których mówiłem wcześniej. O, chyba się przesunęła. Chyba się przesunęła. No nie ma zwarcia. Wiem, że było. No dobra, spróbuję jeszcze raz na tym niżej kondensatorze. Czy faktycznie ustąpiło, czy... Tak, widzicie, no źle leży. Trzeba by ją... Jest zwarcie. Staram się teraz tą płytkę jak najmniej ruszać, żeby dostać się tutaj do tego. Uwaga. A chyba się przesunęła, skubana. Zobaczmy sobie w ten sposób. Ok. Przewodzi. Słuchajcie. Widzieliście, ile piknięć? Coś jest nie tak właśnie. I widzicie, co się dzieje po zachowaniu tej cewki. Powiem wam, że teraz jakbym tutaj wlutował te kondensatory wszystkie, to miernik tester USB pokazywałby 0,12-13 w porywach ampera. Ale wiecie, co zauważyłem? Zrobiłem taki eksperyment. Wziąłem tą cewkę, obróciłem na drugą stronę. Zaraz zresztą wam pokażę na mierniku, testerze tutaj położę pod
tą drugą kamerkę. Zobaczycie, co będzie się działo, jak podłączę go do ładowania. Dobra, słuchajcie, ja sobie sprawdzę teraz tego kondensatora. Nie ma zwarcia. Tutaj jest OK. Teraz cewka jest w drugą stronę włożona. Słuchajcie, zwarcia nie ma. Jedno wam powiem, że jak włożę tą cewkę w drugą stronę, zwarcie ustępuje. Nie ma zwarcia w ogóle. I zaraz zobaczycie ciekawy motyw, co się dzieje po obróceniu takiej cewki. Oczywiście jeszcze nie wlutowałem tutaj tych dwóch kondensatorów. I spróbujcie, ci co znają się na elektronice tak naprawdę dobrze, fachowo, że tak powiem, niech mi podpowiedzą, dlaczego tak się dzieje. Jak chcę się uczyć, że tak powiem, poznawać tajniki, kurcze, elektroniki. I co chciałem wam powiedzieć? No dobra, zróbmy sobie test teraz na ładowarce. I będę musiał troszeczkę coś z innego zrobić. Podpiąć sobie zasilanie kamerki, mikroskopu do innego, a tutaj tester USB podpiąć pod ten, żeby sobie przedłużyć i położyć go tutaj z boku, gdzieś, żebyście widzieli, co się dzieje. I zobaczycie ciekawy motyw, jak się zachowuje ta płytka. Ja robię pauzę, sobie przeszukuję to i zaraz wam pokażę, o co biega. Dobra, lecimy z fajnym eksperymentem. Podłączę ten miernik tutaj do płytki. Powiem wam tak, o, cewka wlutowana, jakby się nie jest wlutowana. Patrzcie, co się będzie w ogóle działo. Postaram się pokazać wam ten miernik też. Co się będzie działo po podłączeniu bez tej cewki. Podłączam. 0,0 ampera. Z drugiej strony dioda się nie świeci. I teraz ja postaram się tak położyć tutaj płytkę, tak żeby to było widać. Nie chcę pogubić sobie tutaj kondensatorów, kurczę, tych, które wylotowałem. Chwila, muszę sobie odłożyć kondensatory. Bo widzę, że już mi się tutaj robi mały miszmasz. Jeden większy, drugi mniejszy. Jeden mały. No ładnie wyleciało mi na podłogę. No czeka mnie sprzątanie podłogi, zamiatanie i z lupą w ręce, w szufelce, wyszukiwanie dwóch kondensatorów i to takich malutkich. Oj, to będzie zabawa, czuję. Chyba, że gdzieś mi tutaj jeszcze nie uciekł. Ale nie, wypadł mi, bo go zgarnąłem rękawem od tego. Dobra, teraz patrzcie, co się będzie działo z miernikiem, jak włożę tą cewkę. Jakby wam to pokazać? Trudno jest tak pokazać na takim tym. To wszystko. Chwila, może jakbym wziął tą płytkę, dał tak, o. Aha, jeszcze podłączę akumulatorek tutaj, żeby był akumulatorek podpięty. Dobra, akumulator podpięty. Skoczyło na 0,25 ampera, 0,27. Wow. No fajnie, fajnie. Teraz patrzcie, co się dzieje, jak włożę tą cewkę, tak jak ona miałaby być włożona. Dobra, będziecie widzieli na tym mniejszym. Zwarcie się robi. 0,12. Spada na 0,12. Widzicie? 0,12 ampera spada, jak tą cewkę wkładam. Tak jak miałaby być wlutowana. I teraz zobaczcie, co się stanie, jak włożę ją na odwrót. Czyli złapię ją. I spróbuję ją dać na odwrót. Tak, żeby się działa. Też robi zwarcie? Patrzcie, jak ją wylutowałem.
Teraz patrz, podniosę do góry 0,60 A. Jak ją położę, spróbuję ją teraz docisnąć. Jak załącza się, robi się znowu zwarcie. Czyli to nie jest cewka. Chyba. To jest gdzieś indziej, kurczę, zwarcie, no. Słuchajcie, odłączę zasilanie. Sprawdzę teraz miernikiem, czy mi będzie piszczał na tym pierwszym kondensatorze. Tak, piszczy. Tutaj zanim mi nie piszczy, przed nim tutaj. Ha! Czyli kurczę, zwarcie jakby jest gdzieś przed. I teraz pytanie. Co jest nie tak? Bo widzicie, jak cewkę w tą czy w tą nam stronę, to robi się gdzieś zwarcie. Przysiada miernik na 0,12. Jak cewkę podniosę, zwarcie ustępuje. I teraz pytanie. No cewka wygląda, kurczę, na sprawną, że tak powiem. Jak ją mierzyłem miernikiem, to normalnie przewodzi prąd. Tak jak powinno. Czyli kurde, tu jest gdzieś coś innego walnięte. Faktycznie. Albo może ten kondensator. Słyszycie? I rozładował się. Ej, to może być kondensator, bo to jest na 100% kondensator, który się rozładowuje. Widzicie? Teraz chyba podejrzewam, że akumulator ładuje jakiś tam kondensator. I patrzcie, znowu przytykam. 7,8 tych piknięć. Odłączę. 2. Widzicie, no, ładuje się. Jakiś kondensator jest walnięty. Kurde, tylko znajdźcie ten kondensator. Tu jest pytanie. A zobaczę jeszcze za chargerem tego kondensatora. To nie jest ok. Dobra, słuchajcie, to jest kondensator. Już jestem pewny, że gdzieś kondensator jakiś powoduje zwarcie. Tylko kurde, po pierwsze, mieć odpowiednie kondensatory o takiej samej pojemności. No i teraz weź kombinuj, jak tu żadnego schematu do tego nie ma, tak? Jak to zrobić? Wiecie co? Dam jeszcze na chwilę pod mikroskop. To sobie już mogę na chwilę gdzieś na bok położyć te zasilanie i pokażę wam, o co chodzi. Patrzcie, teraz jest bateria podpięta. Ja daję pod mikroskop. Tutaj mamy przed baterią, za chargerem, pierwszy kondensator i teraz jak ja zbliżę w trybie ciągłości miernik, ok, to patrzcie, co się dzieje. Jedna nóżka. Nic. Ale dziwne. Czyli co? Musiałbym tą cewkę dać, żeby było znowu, żeby się ładował kondensator? Zaraz sprawdzimy z ciekawości. Ok, chyba siadł. Nie, nie siadł. Jest. Teraz cewka siadła. Pełne zwarcie. Odłączę cewkę. Nie ma zwarcia. Wyżej też nie ma zwarcia.
Jest zwarcie. A tu już na górze nie ma za tym. Ja pierdzielę, weź teraz tego szukaj. Na kondensatorze tej beczułce tutaj też nie ma. Co żebyście widzieli, jak ja to robię mniej więcej. Teraz sobie dam do masy czarną. I tak o, jedna nóżka kondensatora. Druga. Zwarcie jest ok. Tu na górze. Tu już nie ma, gdzie są te puste od jednego. Gdzieś jest zwarcie, tylko kurde. Nie mam sprawnej takiej cewki. Najgorsze będzie to, jak okaże się, że jest. Jakbym jeszcze sprawdził tego tutaj. Tu jest minus, dobrze, tu jest plus, tu jest ok. Dobra, jeszcze raz spróbuję coś sprawdzić. Ok, cewka siadła, bo jest zwarcie na tym pierwszym tutaj kondensatorze. I zwarcie jest też na kondensatorze tutaj z obok ładowania. Od razu się robi. Ja, trudny temat trochę. No, trudny temat, naprawdę. Znaleźć tego winowajcę trzeba by było wymieniać po kolei na sprawne elementy. I tym sposobem dojść do tego, czy to są jakiś kondensator. A na to wskazuje bardzo dużo rzeczy, że to jest kondensator. Tylko nie wiem, czy to będzie kondensator beczułkowy, czy ten ceramiczny. I tu będzie kwestia teraz zabawy po prostu w sprawdzanie. Jeszcze jakbym znalazł taką cewkę 6R8, która by... Ale wiecie, co było w ogóle ciekawe? Ja wam jeszcze nie pokazałem takiego czegoś, że jak ja tą cewkę wlutowałem w drugą stronę, wlutowałem, czyli była wlutowana. Bez tych tutaj na górze jeszcze dwóch kondensatorów, to ładowanie mi skakało na tym testerze do 0,9 A, tak jakby bateria się ładowała normalnie w końcu. Tu jest dużo, dużo jest takich niejasnych rzeczy. Dobra, wiecie co, ja nie będę już rozkminiał na razie. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda, tak naprawdę od kuchni to wszystko. Ja idę się bawić, szukać przede wszystkim kondensatorów. Spróbuję najpierw wymienić te tantalowe. 16 V, one są tutaj, widzę jeden 1000 pikofaradów chyba. A ten obok tutaj ładowania jest ile? 10 V, 470 pikofaradów. 10 V, no to czyli mogłem tutaj włożyć teoretycznie 16 V, 470 pikofaradów. Też powinno być dobrze. Tutaj 1000 faradów, 1000 pikofaradów, 16 V. No, dobra. Idę poszukać, jak najwyżej, jak będę może miał jakąś zmianę, że będę wychodził na pierwszej zmianie, to podejdę sobie do Axla i kupię tantalowe, takie nowiutkie już kondensatory też, żeby tutaj ewentualnie wymienić je na nowe. No jeszcze jest kwestia diody, ale dioda też jest sprawna. Dobra, jeszcze wam pokażę tą diodę. Tutaj, słuchajcie, tu jest dioda obok tego SS54 i w trybie teraz ciągłości mam ustawioną oczywiście. Jak przyłożę sondy, słyszeliście? Znowu się rozładował jakiś kondensator. A teraz mam w trybie ciągłości. Dobra, teraz przełączę na test diody. Czyli dam teraz taką czarną tutaj. Pokazuje mi 0,196. 0,196. Odwracam sondy. Nie ma prawa pokazać nic. A pokazuje. Wow, rośnie 1,9 i pokazało się 0L. Overload.
No teraz już nic, już pokazał się overload, czyli jakby, nie wiem, kondensator, który gdzieś tutaj pracował ciągle, musiałbym wypiąć. Tak, tutaj jak podłączę, to pokazuje 0,196. Obracam w drugą stronę, pewnie znowu będzie rosło. Dobra, musicie zobaczyć to na mierniku, co się dzieje. Kurde, jakby wam to pokazać. Nie, no tak to chyba nie zmieszczę. Albo. No dobra, będziecie patrzyli sobie na mierniku. Tutaj. A ja przyłożę teraz sondy poprawnie, tak jak bym miał mierzyć. Zobaczcie, co się będzie działo. 0,196. Obracam sondy. I patrzcie, rośnie, rośnie, rośnie. 0L. Ciężki przypadek, znaczy ciężki, no dla mnie ciężki, bo jestem amatorem, tak? I tutaj, kurczę, moja rozkmina ma pewne ograniczenia, że tak powiem. Ale myślę, że fajny filmik będzie, kurde, z takiej rozkminki. Jak się uda zrobić, no to będzie super, kumpela będzie zadowolona. Ja też, bo chciałbym, żeby ten gościń grał. Bo chcę zobaczyć z ciekawości, jak on gra przede wszystkim. Być może sobie też bym kiedyś kupił taki głośnik, bo przydałby mi się. Nawet do gitary, żeby sobie pograć, podżemować. No i to by było chyba na tyle na drugiej części. W dalszym ciągu głośnik jest naprawiony, jest rozkmina i to niezła. Także to by było na tyle. Trzymajcie się.